Jest 1 września i Moniką lecimy do Babimostu, bo nasz kolega Jędruś kupił sobie ergometr i nie potrafi go obsłużyć. I taki jest plan. Monika go nauczy. Nauczymy. Dzień dobry, witam serdecznie. Nas będzie, mam nadzieję, słychać, nagrywamy. Jesteśmy po uruchomieniu i lecimy do Babimostu. Monika jest. Mam coś powiedzieć? No, możesz mówić. A lecimy, no. Pewnie wie, że Sierra Papa się męczali. W punkcie oczekiwania gotowe. Sierra Papa, Sierra Mike Charlie, oczekuj w punkcie oczekiwania lądującej i za lądującym zajmij pas 2-8. Czekaj, za lądującym. I za lądującym zajmij pas 2-8. Będziemy czekać za lądującym. Sierra Papa, Sierra Mike Charlie. Sierra Papa, Sierra Mike Charlie, wiatr 330 stopni, 9 węzłów, pas 2-8, startować do 2. I zgodę na start zielona, Sierra Papa, Sierra Mike Charlie. Mike Charlie, wind 310 degrees 6 knot, runway 06, clear to land. After landing, expect backtrack. And clear to land, after landing, backtrack. So Alpha, Sierra Papa, Sierra Mike Charlie. No, po wylądowaniu, tak. Zielona Góra, port lotniczy. Ależ czat, proszę, kole dla ciebie. Dziękuję. Wziąłem, zapomniałem. Dziękuję. Proszę. To trzeba teraz jeszcze tego Willera wyciągnąć, gdzie on jest. A jak było na hali odlotów, powiedz nam? No, nie wiedziałam, wiesz, w którą kolejkę się ustawić, no nie? Do wyjścia. Ale chwała za to, że nie były włączone światła. Zero świateł, wszystko po ciemku. Dbają o środowisko. Fajne. Pick up? A pan po nas? Pick up był, call for pick up. Pick up for, koleś in the dwór. Hej, Monika. Cześć, Paweł. Dzień dobry. Aloha! Jesteś w stresie? No, Jędrzej? No, bo boję się, że ludzie rowerzysta jadą naprzeciwko. Co tam? Ale może zajebiski, tak, fajny tutaj. Przepraszam, że... Nie wiedziałem, że są korki 1 września. Korków nigdy nie będzie. Nie dość, że tłumy na lotnisku, to jeszcze korki, no. Tak, była kolejka do wyjścia? No. Doma mi się. Miał być call for pick up, no to jest pick up. Czy to twoje dzieci tam biegają? A podobne do mnie, mają takie włosy jakie? Nie wiem. Co o sobie myślisz? Dzień dobry. Jaka podróż? Najcudowniej. Byliśmy odebrani, Paweł jestem. Sylwia. Cześć Sylwia. Stary budynek sklepowy, który remontowaliśmy, niewiele robiąc tak naprawdę, tylko wsunęliśmy słupę, żeby wstawić te metalowe elementy, żeby nie było. No. Siłownia na dole jest.
Sztang jest na tyle dużo, to w ogóle jest dużo sprzętu, który jest przewidziany też na tę część outdoorową, która jest tam na, za oknem. Jak jest tutaj miejsce, to by było super. I prawda jest taka, że jak ktoś przyjeżdża na zgrupowanie, na obóz, a zwłaszcza takie klubowe, no to ze swoim sprzętem. W sensie nie, że ze swoim siłownią i tak dalej, chyba że są jakieś elementy, które brakują. No. Ale jeżeli chodzi o ergometry, to nie wiem, 20 ergometrów na górę i byłaby super sala do kardio dla wioślarzy, no nie? Pokażesz nam to zejście do jeziora? No. Tak, pewnie. No. To jest zejdziemy i strudniejsze. No. Tak. No, tu jest jeszcze taka sala na dole, która to już jest typowo do chill out wieczorny, że tak powiem. Dla trenerów. Na stole, to są oczywiście elementy lotnicze, wiadomo czyje. Proszę, lotniczo też tu jest. Sylwia, tak? No. Ile tych pokoi tutaj masz? Razem 45. Ale to są... Czyli są dwójki, ale można położyć tak 100 osób spokojnie. Super. Tu chcę mieć ogród, że właśnie dynie rosną. W tym budynku tutaj jest stopnia, a w środku jest restauracja, to jest cały budynek hotelowy. To wszystko są zagospodarowane jakieś tam budynki, nie? Tu była stajnia, tam była obora, czyli tam 2,5 hektara jest parku. Ależ to jest super. A i sauny to są świetne. No sauny są takie jak ta sauna taka drewniana, z widokiem na jezioro. Ta jest większa, a druga jest troszeczkę mniejsza. Tam jeziora, ciągnie się w tamtą stronę. Zobaczycie z powietrza, to jest podejście na 06, nie? Mhm. Rowery wodne, jakieś takie, to jest typowo bardziej rekreacja, tak, atrakcja. Mhm. Jakie długie to jezioro? Ile ma kilometrów jeziora? 5, 7? Już koleje, robimy takie przyjemowe. To ktoś przyjeżdża grupą na przykład z Poznania i tam sobie robią weekend wieszki od kilku lat na przykład jak spotkuje też w szkół jogi. Klub żeglarski się jakiś taki mini otwiera. Muszę przyznać, że urokliwe miejsce, ładne, z dostępem do wody, a ten na weekend fajnie. Cicho i pięknie. Nie, jedziemy jechać. Gdzie będziecie jechać? No bo po to złożyłem. Na którą masz chyba? Na 18. 18 lokalu? No, ale... A gdzie masz jedzenie? Weź dzieci, weź. No bo chociaż deser jakiś. Miło tu mają, nie? Bardzo. A ty bez karty? Już co jesz? Knedliczki. Gdzie dalej lecicie? My dalej lecimy doliną. Dokąd lecimy? Śladami wytem, tylko wrócimy na stronę. Czyli pod prąd. Cały czas pod prąd. Doliną Warty. Doliną rozpaczy. Wybrałeś już coś? Jeszcze nie. Ja będę jadł na przykład... To samo, poproszę. To nie wiem, czy ty lubisz mięsne rzeczy. Absolutnie. I z glutenem. Tylko. Musi być mięso i gluten. Możesz powtórzyć to, co powiedziałaś, ale pewnie nie wyjdzie. Super właściciele. No. Super lokalizacja, cisza, spokój i bardzo dużo obiektów. I bardzo dużo takich miejsc, gdzie jeszcze możesz odpocząć po. Tak, jest taka cisza i relaks, ale z klimatem do pracy. No bo jak ktoś szuka relaksu, jogi, jakichś stretchingów, sauny, no to ekstra. To jest 100% tu się znajdzie. Ale jest też aktywność, co dla mnie jest najważniejsze. Na takich amatorów wydaje mi się, że tutaj mogło być po prostu... Nie opuszczamy to piękne miejsce. Ze smutkiem przyznaję, że jest tutaj za fajnie bardzo. Mega fajnie. Kostek, a ty co myślisz o tym miejscu? Jest okej, okay, poprawnie. Na międzynarodowa droga, na międzynarodowe lotnisko. Międzynarodowa droga, na międzynarodowe lotnisko. Jakie na dzieci? Dokąd? Jakie destynacje? Jakie destynacje są? Do Warszawy, do Rijeki. Do Antalii. O kurde, jeszcze lepsza. Cały świat. Może mniej do pana. Maseczki, ja jako król powinien mieć maseczkę i przejść przez wieżę, a pak idzie na departures. Mogę nie mieć. No ja już potrafię na międzynarodowym lotnisku w Zielonej Górze. To jest ostatnie lotnisko międzynarodowe, na którym jest darmowy parking, więc zapraszam, bo naprawdę warto. Czekał na mojego paksa i tam, do samolotu. 45 km.
robi różnicę. Korekta. Do Zielonej Góry jest 45 km. Jesteśmy w Nowym Kramsku. Szkolna jak? 23. Korektę dostałem. A to ja mam pytanie, w jakie kierunki stąd można polecieć, jeżeli się... Do Warszawy, do Chorwacji, do Rijeki i do Turcji, do Antalii. I to codziennie? Nie, raz w tygodniu. Super. Jesteś. Witamy. Witamy, dzień dobry, dzień dobry. Piękny widok, zachód słońca, proszę. I teraz jeszcze raz, jak to pobyć? Dlaczego samolot lata? No bo kierują skrzydła, a nie kokpit.
Jest tak ciemno, że nie można w środku nagrać już nic. No to daj na zachód słońca. Ej, no jest jeszcze. To jaki? Poznański. Zachód słońca. Dziękuję ci serdecznie. Dziękuję bardzo. No miło cię mówić. Dziękuję, naprawdę super było. Żubik. Super. No. Tak. Lajkujcie, subskrybujcie, dzwoneczki i inne rzeczy. Wspierajcie kanał, bo tak trzeba.